Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Jesteśmy na lotnisku w Denver. Przeszliśmy już odprawę, przeszliśmy kontrolę bezpieczeństwa. Jesteśmy w strefie wolnocłowej. Wyjątkowo słabe sklepy tutaj są. Proszę Was, jest tutaj browar. Denver Chop House i zdecydowaliśmy się na Pale Ale. Jest tu jeszcze Dortmunder, Dark Lager, Dark Munich i Seasonal, a Seasonal to jest Imperial IPA, ale niekoniecznie chcieliśmy takie mocne uderzenie przed lotem. No i co my tu mamy? Barwa ciemnego złota wpadająca w jasny bursztyn, piana niezbyt obfita. Pachnie oczywiście amerykańskimi chmielami, cytrusowe nuty. Półwytrawne, z nutą słodową. Goryczka średnia. Pijany. I to jest jego główna zaleta, bo za bardzo rozwodzić się tutaj nie ma nad czym. Nie jest złe, nie ma żadnych wad, ale niczym się nie wyróżnia. Ani goryczką, ani aromatem nie powala, ale jest. Wszystko jest na miejscu. Jak na, powiedzmy, takie przeciętne lotniskowe piwo, to jest bardzo dobrze wręcz. Nie wiem, gdzie tutaj jest browar, bo go nie widzę. Więc pytanie jest, czy tutaj jest na miejscu ten browar, czy po prostu ważą gdzieś indziej. Nie? Może się jeszcze dowiem, to Wam najwyżej dogram i powiem. No i okazuje się, że tutaj nie ma browaru, czyli to nie, to jest po prostu lokal browaru Chop House, Chop House and Brewery, który znajduje się gdzieś downtown w Denver, więc pewnie jest nie jakiś, nie jest to jakiś odjechany browar, dlatego że jakby był, to bym go wyhaczył wcześniej i go bym odwiedził. A skoro go tego nie zrobiłem, to znaczy, że jest poniżej jakiegoś poziomu bardzo dobrego. Piwo jest przeciętne. Podejrzewam, że jakbym wziął Dortmundera, to mógłbym tutaj coś ponarzekać, ale nie o to mi chodziło. Wasze zdrowie. Dobra, zamówiłem sobie jedzenie. To jest kanapka Portobello. Portobello mushroom, czyli taki wielki grzyb, który robi za hamburgera. U nas boczniaki się w ten sposób podaje, do tego frytki i jakieś warzywa. No spróbujemy, jak to smakuje. No i zjadłem i powiem Wam, że jednak znacząco się ten grzyb różnił od boczniaka. Jakiś taki był, wiecie, boczniak ma tylko takie blaszki, więc on jak już się go zrobi, to on jest taki na jedno chapnięcie. Natomiast ten był gruby taki, gruby, gruba ta była ta część bez blaszek. I to sprawiało, że on rzeczywiście, no było go czuć, że się go gryzie w tym burgerze. Frytki też bardzo dobre. W zasadzie nic mnie tam nie zaskoczyło, ale muszę powiedzieć, że całkiem dobry burger wegetariański. A teraz mam piwo Imperial India Pale Ale, to jest seasonal, czy double IPA tutaj, jak powiedziano. Aromat chmielowy jest obecny, natomiast nie oszołania, zwłaszcza w tym szkle. Niskie nasycenie, goryczka średnia, spora owocowość, dobrze pijalne, no ale też na kolana nie rzuca. Mam nadzieję, że mnie nie rzuci przed wejściem do samolotu na kolana, bo pewnie jest mocne. Wasze zdrowie. Do zobaczenia w Polsce. Czy, jak to opublikuję, to już będziemy w Polsce, ale you know what I mean.